Ostateczny cios dla męskiej miłości nadszedł wraz z początkiem ery Medzi. W szkołach bardzo rozpowszechnione były związki pomiędzy starszymi a młodszymi uczniami. Gangi takich młodocianych delikwentów rywalizowały o względy pięknego chłopca, którego następnie wcielały w swoje szeregi. W postaci nowych męskich prostytutek, które w parkach i na ulicach szukały klientów. Cześć, ja jestem Agnieszka Anna Anastazja, a dzisiaj będziemy kontynuować historię męskiego homoseksualizmu w Japonii. Zapraszam! Na początek szybka notka techniczna. W tym filmie będziemy mówić o okresie od Erymedzi do Erymedzi, ponieważ miało być do czasów współczesnych, ale wyszedł kolejny straszny bydlak, więc film będzie podzielony na dwie części i historię ostatnich 100 lat wrzucę osobno. Dla tych, którzy nie widzieli filmu o wcześniejszej historii, zostawiam link na górze i w opisie. Natomiast jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, ale nie lubi przełączać się w trakcie oglądania materiału, ja na przykład nie lubię, to zaraz zrobię jeszcze szybkie streszczenie tego, o czym tam mówiłam, a ci, którzy poprzedni materiał widzieli i pamiętają co w nim było, mogą przewinąć od razu do tego momentu. Kultura nansyoku, czyli miłości męsko-męskiej w Japonii, zapoczątkowała się w okolicach IX-X wieku w klasztorach buddyjskich w postaci relacji między mnichami a nowicjuszami cigo, którzy w klasztorach pobierali edukację. No i takie relacje były siłą rzeczy hierarchiczne, ponieważ była to relacja między mentorem a uczniem. Z klasztorów kultura nansyoku przedostała się na dwór cesarski oraz do klasy samurajów. I samurajskie nasioko, nazywane też shudo albo łakasiudo, wykształciło swoją własną kulturę. To znaczy to wciąż była relacja pomiędzy dorosłym samurajem, mentorem, a jego uczniem, giermkiem, można by powiedzieć, który szkolił się na samuraja. Natomiast samurajskie shudo nabrało takiego bardzo moralistycznego aspektu, można by powiedzieć to znaczy wiązała się z tym cała filozofia wierności i lojalności pomiędzy partnerami. I wreszcie na początku XVII wieku, kiedy nastąpiło zjednoczenie Japonii pod rządami Shogunatu Tokugawa, zaczęła rozwijać się kultura mieszczańska i wówczas na przeniosło się też właśnie do klasy mieszczan. Natomiast tutaj model ucznia i nauczyciela praktycznie zaniknął, a zamiast tego bardzo szybko rozwinęła się prostytucja. Z prostytucją okresu Edo bardzo mocno byli związani aktorzy kabuki, przede wszystkim aktorzy onnagata, czyli odgrywający role kobiece, Istniały też pełnoetatowe męskie prostytutki i Kagema, które świadczyły usługi w domach publicznych i herbaciarniach. I właśnie w erze Edo przypadł taki złoty okres Nasioków wtedy powstawało bardzo dużo dzieł literackich, nie tylko literackich na ten temat, i Natomiast rząd cały czas próbował zwalczać prostytucję i stopniowo popularność męskich prostytutek zaczęła spadać. Natomiast cytując to, co powiedziałam w poprzednim filmie, ostateczny cios dla męskiej miłości nadszedł wraz z początkiem ery medzi. No właśnie, era medzi, rok 1868. Po ponad 250 latach zamknięcia domowego pod rządami siogunatu Tokugawa nastąpiła restauracja władzy cesarskiej, zniesienie siogunatu oraz otwarcie się Japonii na świat. Natomiast jak nie trudno się pewnie domyślić, po 250 latach prawie całkowitego odcięcia się od świata zewnętrznego, Japonia była mocno zacofana technologicznie i Japonia miała na tym punkcie straszny kompleks. I bardzo chciała być dla Zachodu godnym partnerem, dlatego zaczęła bardzo intensywnie chłonąć nowinki technologiczne z Zachodu, ale też jednocześnie zachodnią kulturę, zachodnią moralność. Rozpoczął się ruch Kaika, czyli cywilizacja i oświecenie, który... Głosił odrzucenie własnych barbarzyńskich zwyczajów, które mogłyby gorszyć Zachód. No i w Gokadionu Seimon, czyli przysiędze Cesarskiej w pięciu aktach z 1968 roku, czytamy, że złe obyczaje z przyszłości zostaną odrzucone, a wszystko będzie oparte na sprawiedliwych prawach naturalnych. No i ten zapis aż krzyczy, że homo be hetero no nie? I faktycznie takie ogólne nastawienie społeczeństwa do stosunków homoseksualnych bardzo szybko stawało się negatywne. Ale jednocześnie ten zapis jest bardzo nieprecyzyjny, nie? On nic konkretnego tak naprawdę nie mówi. I przez pierwszych kilka lat okresu Medzi, Naisioku było, co prawda, źle postrzegane, ale nie było w żaden sposób karane. To zmieniło się, kiedy w 1972 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości napłynął list z prefektury ragała. obecnie to jest Kumamoto, w którym to liście autor pisał o tym, że wśród uczniów w tamtym rejonie bardzo rozpowszechnione są właśnie praktyki homoseksualne, które odciągają ich od nauki i pytał, co z tym zrobić. Ponieważ, no właśnie, wszyscy wiedzieli, że najsie Kubę, ale nie było na to totalnie żadnych paragrafów. W związku z tym w Kaiteki Ritsuryo, czyli prawie zreformowanym, wydanym, ogłoszonym w 1973 roku, widniał następujący zapis. Ci, którzy są zaangażowani w keikan, czyli stosunki analne, Powinni być skazani na karę 90 dni ciężkich robót. W przypadku arystokracji i byłych samurajów, ponieważ klasa samurajów została zniesiona wraz z początkiem ery Medzi, powinno to zostać traktowane jako uwłaczające honorowi wykroczenie. Poszkodowani młodzieńcy w wieku lat 15 i poniżej nie powinni być pociągani do odpowiedzialności karnej. Popełniający gwałt powinni być skazani na karę do 10 lat ciężkich robót. Za próbę gwałtu, to znaczy jeśli do faktycznego aktu nie doszło, Należy zredukować karę o jeden stopień. I być może na pierwszy rzut oka to prawo brzmi całkiem sensownie, ale jak się okazało w praktyce podczas różnych procesów, ono miało bardzo dużo nieścisłości. To znaczy, zauważmy, że prawo mówi konkretnie o stosunkach analnych. Co prawda była to najbardziej popularna forma stosunków męsko-męskich w Japonii, ale kaman, jest mnóstwo innych rzeczy, których można robić, a które nie były w żaden sposób ujęte w, w prawie, w kodeksie karnym. To po pierwsze. Po drugie. Problem był taki, że to prawo bardzo mocno zakładało ten klasyczny model najsioku pomiędzy starszym aktywnym partnerem, a młodszym partnerem pasywnym. Zakładano też, że strona pasywna jest do stosunku albo zmuszona, albo w jakiś sposób, wiecie, nakłoniona podstępem. Co okazało się problematyczne np. w przypadku procesu Inaby Kotodziego? który pochodził z klasy byłych samurajów i, jak sam powiedział, od dziecka czerpał przyjemność z bycia stroną pasywną stosunku. No i Kotodzi pewnej nocy uwiódł znajomego rikszarza i nakłonił go, żeby ten był stroną czynną. Po procesie na karę ciężkich robót zostali skazani oboje. Mimo, że gdyby sytuacja była odwrotna, to znaczy gdyby Partner aktywny uwiódł, nakłonił jakoś do stosunku partnera pasywnego, to prawdopodobnie założono by, że no, biedny, poszkodowany został uwiedziony, nie jego wina, nie? To nie był jedyny przypadek, w którym okazało się, że Kaiteki Jitsurio było nie najlepiej przemyślane, ale nie będziemy się w to bardziej zagłębiać, bo byśmy tu siedzieli trzy godziny. Natomiast wkrótce rząd poszedł po rozum do głowy, a właściwie to zatrudnił innych prawników. I w 1982 roku wyszło Q.K.H.O., czyli powtórzone prawo karne. W Q.K.H.O. nie ma już osobnego paragrafu na stosunki analne, tylko wpisały się one w szerszy termin obscenicznych aktów. Obscenicznymi aktami było zasadniczo wszystko, poza stosunkiem, z którego mogą pojawić się dzieci. Natomiast były one karane tylko w przypadku albo wymuszenia stosunku, albo odbywania go z nieletnim, czyli osobą poniżej 12 roku życia. I to prawo zasadniczo się już w Japonii utrzymało. To znaczy w 1907 jeszcze podniesiono granicę wieku do 13 roku życia, a karę za seks z nieletnim podniesiono do od 6 miesięcy do 7 lat ciężkich robót. Natomiast prawo prawem, a ludzie ludźmi, nie? To, że coś jest zakazane, wcale nie znaczy, że ludzie tego nie robią. I tak ostoją Nanshoku w okresie Meiji była prowincja Satsuma. To jest współcześnie prefektura Kagoshima. Dlaczego? Ponieważ w Satsumie około 30% populacji stanowili byli samurajowie. To było 6 razy więcej niż w innych rejonach Japonii. A jak wiadomo, Nanshoku było szczególnie mocno powiązane z kulturą samurajską. Jakby tego było mało, tamte rejony miały też swój własny bardzo charakterystyczny system edukowania młodych żołnierzy, można by powiedzieć. Ten system nazywał się Hekonise i polegał na podziale młodzieńców, młodych mężczyzn na grupy ze względu na wiek. I tak chłopcy od bodajże 6 do 14 roku życia należeli do Hekojama, od 14 do 20 do Hekonise, a od 20 do 30 do Ciuro. Co więcej, żołnierzom Heko, czyli to nie było wyjaśnione, ale zakładam, że Hekojama oraz Hekonise, nie wolno było rozmawiać z dziećmi ani z kobietami. A z tego mamy już bardzo prostą drogę do tego, że Hekojama i Hekonise wchodzili w związki ze sobą nawzajem. I system Hekonise odnosił się do czasów samurajów, które zakończyły się w erze Meiji. Natomiast wiecie, no pewne zwyczaje czy mentalność nie zanikają tak po prostu. No i właśnie w Satsumie w szkołach bardzo rozpowszechnione były związki pomiędzy starszymi a młodszymi uczniami, które z czasem zaczęły rozprzestrzeniać się też na całą Japonię. Dużo osób twierdzi w ogóle, że te relacje między uczniami to była taka... Kontynuacja samurajskiego nansioku, no bo mamy relację, co prawda, nie między mentorem a uczniem, ale wciąż hierarchiczną pomiędzy starszym a młodszym chłopakiem, w której ten starszy był partnerem aktywnym, młodszy był partnerem pasywnym. Funkcjonowało to generalnie tak, że ten starszy jakby zdobywał młodszego, ubiegał się o jego względy, a nie na przykład na odwrót, więc faktycznie różne podobieństwa są. Trzeba też powiedzieć, że w tamtych czasach uczniów dzielono na dwa typy ze względu na. Rodzaj męskości powiązany z seksualnością. Może brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Byli to Nampa, czyli tacy elegancikowie z dobrymi manierami, którzy stroili się w jedwabne kimona, oraz Kocha, którzy byli bardziej szorstcy, powiedzmy nieokrzesani, tacy typowo męscy. No i być może pomyśleliście, zgodne ze współczesnymi stereotypami, że no eleganci gej, a taki mm, samiec alfa to na pewno hetero. Otóż nie. Ponieważ nampa stroili się i wykazywali dobrymi manierami, żeby wkupić się w łaski dziewcząt. Współcześnie słowo nampa oznacza w ogóle takiego, fuckboya, uwodziciela, kobieciarza. To nampa byli tymi, którzy czytali gazetki z dziwnymi obrazkami, czyli nazywając rzeczy po imieniu straight porno, z kolei kocha, modą gardzili, pornografią z kobietami się w ogóle nie interesowali, za to zaczytywali się w historiach o samurajskim honorze oraz o nańsoku. I oczywiście uganiali się za innymi chłopcami. Z tym, że ten podział wyklarował się już nie w Satsumie, a w momencie, kiedy praktyki homoseksualne między uczniami rozpowszechniły się na Tokio. I znacząca większość kocha była uczniami właśnie z wyspy Kyushu, na której znajduje się Satsuma Kagoshima. To zresztą ma bardzo dużo sensu, ponieważ ci chłopcy interesowali się kulturą samurajską, ponieważ pochodzili z miejsca, w którym była ona znacznie lepiej zachowana i znacznie bardziej szanowana, nie? Natomiast to niezniszczalne powiązanie kultury samurajskiej z homoseksualizmem doprowadziło do śmiesznych rzeczy. ponieważ Złoty okres Satsumskiego Nanjsioku w Tokio przypadał na czas między wojną sino-japońską a rosyjsko-japońską, ponieważ Japonia toczyła wtedy wojny. Co się robi, jak się toczy wojny? No, stara się wzbudzić w obywatelach jak największą lojalność i patriotyzm. I w tym celu został odkopany i na nowo promowany kodeks samurajów Bushido i w ogóle cała kultura samurajska, łącznie z Nanjsioku. Tak więc z jednej strony potępiano sam akt seksu homoseksualnego, ale jednocześnie promowano całą związaną z nim kulturę. Jeśli chodzi o konkretną formę tego uczniowskiego homoseksualizmu, to oczywiście jedni uczniowie z drugimi uczniami fikumiku na patyku w swoim pokoiku, ale to zazwyczaj w pokoiku pozostawało i nie docierało do szerszej opinii publicznej. Za to zachowało się dużo doniesień o bardziej medialnych sytuacjach. Takich jak polowania na biszonenów urządzane przez starszych uczniów, które polegały basically na wyjściu na miasto i szukaniu jakiegoś ładnego chłopca, a następnie zwabieniu go w ciemny zaułek, oraz o walkach o cigo, podczas których gangi takich młodocianych delikwentów rywalizowały o względy pięknego chłopca, którego następnie wcielały w swoje szeregi. Tak, by the way, te doniesienia dawały ówczesnej opinii publicznej dużą falę paniki. W sumie nic dziwnego, bo to są skrajne i niepokojące zachowania. Natomiast myślę, że przez to, że większość społeczeństwa słyszała tylko o tych najbardziej szokujących sytuacjach, to dodatkowo utwierdzał się ten negatywny wizerunek homoseksualizmu. Anyway, ciekawe jest to, jak źródła koncentrują się na homoseksualizmie wśród uczniów, nie wspominając praktycznie nic o dorosłych. Wyjątkiem jest japońska marynarka wojenna, o której wiadomo, że tam również homoseksualizm był dosyć powszechny, ponieważ w skład marynarki wchodziło dużo satsumczyków, ziomków z w każdym razie. Natomiast jeśli chodzi o inne środowiska, to tylko w jakimś jednym artykule w internecie znalazłam wzmiankę o tym, że w momencie osiągnięcia przez tych uczniów dorosłości następował u nich naturalny zwrot w stronę kobiet. Tylko, że świat tak nie działa. No więc w tym momencie miałam kolejnego mentalnego ząka, ale chwilę pomyślałam i mam swoje teorie na ten temat. To znaczy, zapewne była grupa chłopaków, którzy po prostu będąc w męskich szkołach, nie mieli kontaktu z dziewczynami, i w momencie, kiedy weszli w dorosłe życie, gdzie zaczęli wreszcie spotykać kobiety, to faktycznie mógł nastąpić ten naturalny zwrot do kobiet, bo wreszcie zaczęli kobiety widzieć na oczy. Natomiast stawiam, że w wielu przypadkach to była kwestia tego, że w momencie, kiedy ci uczniowie dorośli dojrzeli, zaczęli być bardziej świadomi oczekiwań, jakie społeczeństwo ma wobec nich tego, żeby, wiecie, spłodzić dom, posadzić syna i zbudować drzewo, i po prostu zaczynali się ze swoimi skłonnościami ukrywać. Dla niektórych chłopaków to mogła być też kwestia mody, ponieważ faktycznie po wojnie rosyjsko-japońskiej, kiedy kultura samurajska łącznie z Nansioku przestała być tak jakby odgórnie promowana, to popularność tego uczniowskiego Nansioku zaczęła szybko spadać, i wkrótce chłopcy zamiast uganiać się i polować na innych chłopców, zaczęli uganiać się za recytatorkami z teatru lalkowego. I tak, można by powiedzieć, śmiercią naturalną zginęły ostatnie przejawy samurajskiego Nansioku. Natomiast w latach dwudziestych nastąpiła reinkarnacja, można by powiedzieć, najsioku mieszczańskiego, tego prostytucyjnego, w postaci nowych męskich prostytutek, które w parkach i na ulicach szukały klientów. Te prostytutki początkowo zostały nazwane nowymi kagema, a potem zyskały swój własny, unikalny termin okama. Oni również, podobnie jak prostytutki z okresu Edo, byli bardzo sfeminizowani. Ci mężczyźni crossdressowali i mieli bardzo dużo takich kobiecych manier w sposobie poruszania się czy mówienia. Natomiast ich sytuacja była dosyć znacząco inna niż sytuacja prostytutek z okresu Edo. Ponieważ zarówno prostytujący aktorzy Kabuki, jak i pełnoetatowe prostytutki w okresie Edo były praktycznie idolami swoich czasów. Były podziwiane, adorowane, miały powszechną aprobatę, pisano o nich wyidealizowane powieści i tak dalej. Natomiast Okamas, to już nie był okres media, ale z tych czasów współczesnych można by powiedzieć, że dawały opinii publicznej nową falę paniki. To znaczy zaprzątały uwagę mediów w formie, a cóż to za dziwadła! Natomiast o ile prostytutki z okresu Edo bardzo często były sprzedawane do domów publicznych jako dzieci przez swoje rodziny, o tyle współcześnie Okama wybierali swoją profesję, ponieważ czerpali przyjemność z bycia stroną pasywną stosunku, a jednocześnie mogli przy tym zarobić. Win-win situation. I ostatni temat z okresu Medi, o którym sobie powiemy, czyli literatura. Literatura w okresie Medi była poddana dosyć solidnej cenzurze. I tak jak w okresie Edo powstało 566 tekstów na temat męskiej miłości, tak w okresie Medzi było ich tylko 67, a i tak większość to były jakieś opracowania historyczne, medyczne, naukowe czy dziennikarskie. Oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, prawo prawem ludzie ludźmi. I nie wszyscy autorzy zgadzali się z oficjalnym stanowiskiem rządu w kwestii Nansioku. jednakowoż jeśli chcieli uniknąć cenzury, to... Musieli to stanowisko podkreślać, a przynajmniej się z nimi jawnie nie kłócić w swoich dziełach. I tak dziełem zdecydowanie wartym wspomnienia będzie Shizuno Odamaki. To jest powieść nieznanej autorki z 1984 roku, która opowiada o losach dwóch samurajów, Sangoro i Daizo. Ci samurajowie byli ze sobą w związku, autorka nie ukrywa nawet, że uprawiali seks, Natomiast główny nacisk powieści był położony na to, że przysięgali oni sobie lojalność i wierność, że walczyli ramię w ramię i w końcu ramię w ramię zginęli oraz na taki uszlachetniający wpływ, jaki miała na nich ta relacja. I dzięki temu, że Sizu Damaki co prawda zawierało ten wątek na isioku, ale ale było też powieścią o lojalności i patriotyzmie, to udało się najpierw rozpocząć wydawanie jej w jednej gazecie, a ostatecznie yy, nawet doprowadzić do wydania książkowego. Ciekawostka? Podobno Shizu Damaki było w Kagosimie, czyli wcześniejszej Satsumie, pierwszą lekturą czytaną w szkołach w nowym roku. Well! Satsuma was gay. Inną opowieścią, która wykorzystała motyw Nasiaków w taki sposób, żeby nie podpaść władzy, było Hideo Toko. To była opowieść pisana w latach 90. XIX wieku i ona również opowiadała o losach dwójki samurajów, ale w zupełnie inny sposób. Mamy tutaj po pierwsze postać pięknego chłopca Kotaro, który służył za taki symbol samuraja z okresu Edo, emocjonalnego i podążającego wiernie, można by powiedzieć wręcz ślepo za kodeksem. Oraz postać starszego, bardziej dojrzałego i bardziej pragmatycznego samuraja Dairoku, który reprezentował filozofię okresu Medii. Powieść prowadzi do tego, że bohaterowie spotykają się na polu bitwy, i Dairoku, poruszony pięknem i wdziękiem chłopca, pragnie go oszczędzić, jednak ten jest tak oddany samurajskim cnotom, że postanawia walczyć do samego końca, a więc Dairoku go zabija. Żałuje on potem, że chłopak podjął taką, a nie inną decyzję, ale zabicie go jest bardzo symboliczne. Ono ma przedstawiać takie odcięcie się od pustych haseł głoszonych przez kodeks Bushido z okresu Edo i przejście właśnie w ten logiczny, oświecony, pragmatyczny świat Ery w której wojownik nie wybiera bezsensownej śmierci, tylko kontynuuje życie, żeby móc dalej służyć panu czy ojczyźnie. Bardzo ważnym dziełem była też wydana w 1909 powieść Vita Sexualis Moriego Ogaja. Jest to opowieść o odkrywaniu własnej seksualności przez głównego bohatera Kanaja Shizuki. Kanaj najpierw w szkole Wizumi, a następnie w szkole w Tokio, spotyka się z modelem Kocha i Nampa oraz z tym, że chłopcy wzdychają do innych chłopców. W szkole w Tokio, na przykład, współlokator Kanaja, Koga, który był typowym Kocha, ugania się za pięknym chłopcem Adacim. Jednakowoż Adaci wdaje się w związek z pewną zaborczą prostytutką, która owinęła go sobie wokół palca, przez co Koga jest obwiecli dosyć nieszczęśliwy. Kanaj początkowo współczuje swojemu współlokatorowi, ale potem stwierdza, że w sumie Adaci zrobił naturalną rzecz: zaangażował się w związek z kobietą. Problem Kogi wynika z nienaturalności jego pragnienia, więc. sam jest sobie winny. chrzanić go. Tak więc przekaz powieści jest jak najbardziej zgodny z polityką rządu, natomiast została ona bardzo szybko zacenzurowana jako powieść erotyczna, a nawet pornograficzna. A teraz przejdźmy do nowych objawów homoseksualizmu, nie nawiązujących do najświeższych z poprzednich wieków.